Mówię no, znalazłem taki garaż, on jest chyba poniżej ceny rynkowej, nie? A robiliśmy Mighty i wywiązała się taka dyskusja taka bardziej lifestyle'owa, nie? I Ola mówi: "No, ale Piotrek, to ty, co ty robisz, to nie jest normalne, nie? <laughs> Zwykli ludzie tak nie robią." Bardzo często i to chyba jest taką zmorą przedsiębiorców, którzy gdzieś tam się rozkręcają, że bardzo dużo rzeczy chcą zrobić sami, bo wydaje mi się, że jak zrobią sami, to zrobią to lepiej. Jeżeli dajemy komuś odpowiedzialność, to dajemy mu także wyzwanie. On się w to angażuje i jakby na zupełnie innym poziomie pracuje. My widzimy to już od wielu wielu lat, że delegowanie odpowiedzialności no, to jest coś, co firmę rozwija. Trzeba dać ludziom bardzo duże zaufanie, jakby trzeba mocno zainwestować w ich rozwój. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj testujemy nietypowy dla nas układ nagrywania. Robimy wywiad z dwoma osobami na raz. Dlaczego? Kilkanaście miesięcy temu spotkałem na jednym ze szkole nieruchomościowych, a jakże, bardzo ciekawą osobą. Podszedł do mnie Piotr, zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że mamy nie tylko e, wspólne zainteresowania co do biznesu, ale też wspólne patrzenie na to, jak działać na rynku nieruchomości. Dzisiaj zaprosiłem dla was dwie osoby. Jest z nami właśnie Piotr, którego wtedy poznałem, i Mariusz, którzy razem prowadzą firmę Geneus. Witam panowie. Cześć Maćku, dziękujemy za zaproszenie. Witajcie drodzy słuchacze i widzowie. Cała przyjemność, cała przyjemność po naszej stronie. Dzisiaj będziemy rozmawiali dużo o tym, jak prowadzicie biznes, bo robicie go w sposób zupełnie um, niespotykany, jak dla mnie. Powiedzmy, widzą, że macie w tym momencie około 320 najemców, zrobiliście 40 flipów rocznie. Co ważne, robiliście po 40 flipów rocznie, i jeszcze powiedzieliście mi, że zbudowaliście dwie firmy, które w tym momencie prowadzicie na autopilocie. No to w takim razie, panowie, mamy o czym rozmawiać, bo myślę, że nie jeden z widzów jest zainteresowany, jak to robić. Zakładam, że pewnie jednym z elementów będzie zespół. Jak budujecie zespół, żeby zbudować firmę, które są potem na autopirocie? To ja bym zaczął od tego, jak się kiedyś z świadczkiem z Piotrkiem zastanawialiśmy, co jest takim naszym wyróżnikiem. To tym naszym wyróżnikiem jest po prostu taki relacyjny charakter współpracy. I zanim założyliśmy nasz biznes Gedeusa, no to i ja i Piotrek mieliśmy różne doświadczenia w pracy na etacie, gdzie obserwowaliśmy jakby różne zachowania ludzkie, różne mechanizmy, które niekoniecznie dobrze rokowały na współpracę czy na, na dalszą karierę jakby w tych firmach. No i też jak zakładaliśmy ten biznes, zapoznaliśmy się w takiej wspólnocie chrześcijańskiej w Krakowie. To już od podszewki, jakby ten biznes był właśnie w takim duchu tworzony, żeby po prostu potrafić się dogadać, żeby rozmawiać. I ten relacyjny taki charakter, jakby przenosimy zarówno na nasz zespół, jak na klientów. I na bazie tego, jakby tworzyliśmy jakby całą strukturę naszej firmy. No, oczywiście, tak mówiłeś na początku, że biznes na autopilocie. Ja bym powiedział, że to jest taki autopilot, w którym czasami jednak się rozładowują baterie i no, to są takie momenty, które są dla nas takim kubłem zimnej wody, że nie można się zbytnio przyzwyczaić do jakiegoś status quo. Nawet jeżeli wydaje się, że zespół super działa, żeby firma fajnie działa, to jednak, jeżeli nie mamy. Mm, nie zastanawiamy się cały czas nad tym, co można usprawnić, co zrobić lepiej. No to w pewnym momencie to status quo zaczyna powodować, że te baterie w tym autopilocie się rozładowują i zawsze jest jakiś tam mały problem, na przykład hajrowy, który trzeba rozwiązać, bo ktoś może nie poczuł się wystarczająco zaopiekowany. Więc yy, nie wiem, czy da się tak zbudować biznes, żeby on był na takim stuprocentowym autopilocie. Pewnie się da, natomiast to my ten biznes prowadzimy od 6 lat i pewnie jeszcze kilka lat yy, będziemy go gdzieś tam usprawniać cały czas. żeby. Ale tak naprawdę to są dwa biznesy, które zbudowaliście w ten sposób, tak? I teraz w związku z tym, jak rozumiecie tego autopilota, którego już tutaj wywołaliśmy tyle razy, i jaką rolę odgrywa w tym właśnie zarządzanie zespołem? Żeby tutaj uzupełnić tą informację, to dwa biznesy, z tym, że jakby jeden zamknęliśmy świadomie, natomiast mamy tą historię, że on faktycznie działał na, na autopilocie, współpracownicy podejmowali ważne decyzje, bo to był biznes flipowy, decyzje zakupowe, jakby na bazie tych różnych naszych procedur, różnych weryfikacji z naszej strony szedł akcept, ale on był w zasadzie takim akceptem już formalnym. A teraz mamy takie same doświadczenia, jeżeli chodzi o biznes zarządzania najmem, gdzie no można powiedzieć, że on też działa bez nas, jest pod to zbudowana struktura, ludzie mają zdelegowane odpowiedzialności bardziej niż zadania, no i fajnie naprawdę to, to działa tak na co dzień. Mhm. Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, zdelegowane odpowiedzialności, a nie zadania. Mógłbyś to trochę rozszerzyć, co to tak dokładnie oznacza? tutaj za sprawą Mariusza zainspirowaliśmy się taką pozycją, taką książką Extreme Ownership, jakby na bazie tej książki napisanej przez amerykańskiego dowódcę, bo jakże by inaczej, poznaliśmy jakiś, pe pewien taki sposób patrzenia na biznes, na zarządzanie. On też zresztą te techniki, które op opisywał w książce, wdrażał później jako konsultant biznesowy po, po zakończonej karierze w wojsku. I zauważyliśmy, że to świetnie działa, czyli dając człowiekowi jakieś zadanie, no on nie zrobi lepiej, gorzej. Raczej ludzie chcą zużywać jak najmniej energii, więc z tym zaangażowaniem bywa różnie. Natomiast jeżeli dajemy komuś odpowiedzialność, to dajemy mu także wyzwanie, on się w to angażuje i jakby na zupełnie innym poziomie pracuje. I my widzimy to już od wielu, wielu lat, że delegowanie odpowiedzialności, no to jest coś, co firmę rozwija. No, i też rozmawialiśmy tutaj z Mariuszem przed wywiadem, że w zasadzie nie pamiętamy, kiedy był jakiś ostatni fakap w firmie, jakieś gaszenie pożaru. Ale nie pamiętacie, bo go nie ma, czy. Czy mamy kiepską czy pamięć? Czy macie kiepską pamięć? Znaczy, <grym> że nie ma problemów operacyjnych w firmie, która zarządza 320 najemcami, i w związku z tym pewnie ponad 100 mieszkań, czy około 100 mieszkań pewnie macie w portfelu. No to jest naprawdę czym, czym zarządzać. Więc jak to. To ja jeszcze, żeby zrobić takie tło do tej odpowiedzi, którą za chwilę przedstawimy, to może jeszcze byśmy pokazali, jak wyglądała firma w pierwszych dwóch latach funkcjonowania, bo tak naprawdę to, czy ona jest na autopilocie, czy nie, no to pewnie łatwiej jest zrozumieć, pokazując tą perspektywę firmy, która nie funkcjonowała dobrze, nie? Że jak zaczęliśmy tworzyć ten biznes, to po pierwsze to był taki nasz Pierwszy biznes. Mieliśmy tam jakieś wcześniej perypetie, ale to bardzo margin marginalne. I to był nasz pierwszy biznes, i my też się uczyliśmy, czym jest w ogóle prowadzenie biznesu. Jakby uczyliśmy się dosłownie wszystkiego, bo jednak na etacie. Człowiek uczy się różnych kompetencji, jakichś takich też społecznych, współpracy z ludźmi, ale jednak biznes to jest taki poligon doświadczalny, gdzie trzeba się nauczyć wszystkiego. I żeby podać przykłady, nie, to bardzo często i to chyba jest taką zmorą przedsiębiorców, którzy gdzieś tam się rozkręcają, że bardzo dużo rzeczy chcą zrobić sami, bo wydaje mi się, że jak zrobią sami, to zrobią to lepiej. Nie? Więc jakieś taki, takie tendencje do perfekcjonizmu miały miejsce, i to z kolei odbierało. Pewną odpowiedzialność naszym pracownikom i trochę podcinało im skrzydła, bo pokazywało, że my nie mamy do nich zaufania, no i to czuli. No i to była taka, taka jedna rzecz, i w efekcie było tak, że jak pojawiał się problem, to pracownicy przychodzili do nas, jakby z prośbą o rozwiązanie tego problemu. No i my trochę wchodziliśmy w tych takich mentorów, doradców, albo nawet wykonawców i sami rozwiązywaliśmy te problemy, nie? I i to się zmieniało przez lata, i właśnie za sprawą też tego Xtreme Ownership, o którym Piotr mówił, zrozumieliśmy, że jakby zupełnie nie tędy droga, że po pierwsze trzeba dać ludziom bardzo duże zaufanie, jakby trzeba mocno zainwestować w ich rozwój, trzeba mocno zainwestować w swój własny rozwój, no bo tak naprawdę ten nasz rozwój później mocno się przekłada na to, jak rozwija się cała firma i, i pracownicy. No i w efekcie teraz jest tak, że jak się pojawia problem, to on nie ląduje od razu u nas. Tylko no, tak naprawdę ludzie w firmie zastanawiają się, jak ten problem rozwiązać. Jeżeli potrafią go rozwiązać sami, to w ogóle nie dostajemy informacji o tym, że coś działo się nie tak. A jeżeli nie potrafią go rozwiązać, to przychodzą z kilkoma różnymi wariantami rozwiązania tego problemu i dyskutujemy o tym wspólnie, który z tych wariantów jest najlepszy. Nie? Tak. I to fajnie działa, bo ludzie u nas w firmie czują, że dajemy im tę odpowiedzialność, zaufanie, że mogą sami rozwiązywać te problemy, ale też mają w nas wsparcie, że możemy wspólnie z nimi się zastanowić, czy czy jeszcze jest jakieś inne rozwiązanie? I zmierzając do tej odpowiedzi odnośnie tych pożarów, to chyba dlatego te pożary są tak rzadkie. czy Mówimy tu o jakichś takich naprawdę dużych, ważnych, znaczy dużych problemach, nie? Bo te problemy różnej skali, raczej takiej mniejszej i średniej, no to są cały czas, tylko bardzo często te informacje docierają do nas w formie takiego tygodniowego podsumowania. Co się wydarzyło i jak ten problem został rozwiązany? Natomiast jest bardzo mało takich sytuacji, że faktycznie nie wiem, musimy się zrywać w nocy na przykład i interweniować, bo nie ma, nie ma takich sytuacji. Nie ma sytuacji nie? E, więc pod tym kątem faktycznie jest to. Swojego rodzaju autopilot. Natomiast co jakiś czas są różne y, zmiany hajowe, na przykład w firmie, i y, też ta struktura nasza jest cały czas żywa i ona się jakby rozbudowuje, jakby w takim tempie, jak skaluje się firma, no bo musimy tak jakby dostosować strukturę firmy do tego, jak się firma, y, jaka jest duża. Y, no i to generuje y, jakiś tam narzut czasu i energii na to, żeby y, różne pożary, gdy ktoś na przykład, nie wiem, zmieni pracę albo chce y, Przejść na inne stanowisko, bo chce się rozwijać i nie chce robić któryś rok tego samego, no to to wymaga jakby zatrudnienia i jakby zastanowienia się, właśnie kogo potrzebujemy, jakie predyspozycje powinna mieć ta osoba. Więc jest to jakieś zaangażowanie, nie? żeby to wykminić. Natomiast już na przykład w tym roku nasz zespół sam zrobił rekrutację jakby bez naszego zaangażowania, nie? i by to zadziałało, więc kolejna taka gruba rzecz, którą. Jesteśmy w stanie delegować, nie? A czy uważacie, że ten, typ, ten sposób podejścia do delegowania odpowiedzialności, a nie zadań, właśnie tego dużego zaufania, powierzenia wręcz, no wa ważnej strategicznie decyzji, rekrutow jaką konkretnie osobę wybrać w czasie rekrutacji, to są już poważne decyzje przekazane w, jakby w ręce pracowników. Czy to działa in plus na przykład jakości tego usługi, którą świadczycie dla klientów końcowych. Czy oni to widzą, czy tak naprawdę z ich punktu widzenia myślicie, że równie dobrze firma, która jest zarządzana bardziej tradycyjnie, czyli przez zadanie, nie przez odpowiedzialności, mogłaby dowodzić te same wyniki? Jak myślicie, jak to wpływa na, na percepcję klientów? To ja może zdanie o tym zatrudnieniu. Było tak, że nas po prostu nie było fizycznie w Polsce wtedy, kiedy trzeba było przeprowadzić tą rekrutację, więc jakby podjęliśmy decyzję, że Dajmy teraz wykazać się osobom, które z nami brały udział w rekrutacji i jakby znały te procesy, bo rekrutowaliśmy w czwórkę w zeszłym roku. Więc jakby przeszły tą ścieżkę, którą no powiedzmy, przez tych jednak kilka lat stworzyliśmy na, na zasadzie próbi błędów. Więc, jakby przeszły tą ścieżkę rekrutacji, wyłoniły chyba dwie osoby, i finalnie jedna z tych osób została zatrudniona, i my jesteśmy bardzo zadowoleni z tej, z tej decyzji, z tej rekrutacji. Natomiast to też nie jest tak, że osoba, która u nas startuje, dostaje umowę tam na czas nieokreślony i tak dalej, więc mamy ten okres weryfikacji potem w zespole, jak to działa. Także no jest taki powiedzmy wentel bezpieczeństwa, jeżeli, jeżeli się to nie sprawdzi, ta, ta rekrutacja, no to jest. Prosta ścieżka wyjścia z takiego procesu, no ale jakby doświadczenie tamto pokazało, że, że no osoba, która została zrekrutowana, jest naprawdę super zawodnikiem. Uh -huh. A jak ta jakość od strony klientów? Y My zaczęliśmy wdrażać ten sposób, znaczy w ogóle stworzyliśmy sobie procesy rekrutacyjne na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń, bo już przez naszą firmę się przewinęło, myślę, że z kilkunastu pracowników, nie? zanim doszliśmy do takiego jakby, korowego składu zespołu. Um, I my dopiero później stworzyliśmy ten proces rekrutacji, który byliśmy w stanie przekazać dalej. Um, Natomiast ten proces rekrutacji obsługują osoby, które też go trochę współtworzyły. One jakby widziały, jak ta firma przez tam ileś lat wcześniej funkcjonowała i co jest dla nas ważne, jako właścicieli firmy, w kontekście tego, jak budujemy relacje z klientami. Więc to nie jest tak, że przekazujemy ten proces i mówimy Sayonara, tylko tam zawsze są część tej grupy, która obsługuje ten proces, oni jakby wiedzą o co chodzi, nie? czyli jakby klient. Raczej nie powinien poczuć jakiejś, jakiegoś spadku jakości. Pilnujemy bardzo tych procesów i też jakby przyglądamy się później w tym okresie wdrożeniowym, czy ktoś, kto zwłaszcza ma kontakt z klientem, bo na różne stanowiska rekrutujemy, ale przede wszystkim te osoby, które opiekują się mieszkaniami, kontaktują się z właścicielami tych mieszkań, no to tam ten aspekt taki jakby dogadywania się, e, szybkości działania i po prostu ten relacyjny charakter współpracy, że to musi bardzo to musi być pięć na pięć, nie? Więc oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że czasami Coś umknęło naszej uwadze podczas rekrutacji i faktycznie to mi jest coś bardziej do dopracowania. Natomiast my też w dużej części znamy tych właścicieli i jakby czasami jakby też pytamy, tak trochę poza, że tak powiem, konkursem, czy tam wszystko jest ok i jakie, jakie macie zdanie. Więc jakby do tej pory, tak jak pytaliśmy, to nikt nie zgłaszał jakichś takich. Dużych problemów związanych z naszym zespołem stricte. Więc wydaje mi się, że właściciele są zadowoleni, aczkolwiek jest ich też kilkudziesięciu. No i to jest wszystko takie bardzo dynamiczne, więc pewnie za jakiś czas będziemy robili taką weryfikację, no bo jednak trzeba trzymać rękę na pulsie, czy, czy oni są zadowoleni. Ale gdyby nie byli zadowoleni, to raczej byśmy się szybko o tym dowiedzieli. Efekt, który osiągacie na pewno jest taki, że szybciej jest podejmowana decyzja, bo jest ona podejmowana bliżej. Ostatecznego klienta, tak, bo decyzyjność jest zdelegowana niżej. W związku z tym powinno być tak, że rzeczywiście szybciej podejmujecie kluczową decyzję, jak obsłużyć daną sprawę. Więc wydaje mi się, że z tego punktu widzenia nawet powinno być to in plus dla jakości obsługi klienta, jakiemu jakim świadczycie usługi. Tutaj też jest taka mała gwiazdeczka, bo <laughs> odpowiednia rekrutacja to jest połowa sukcesu. Bo też mamy doświadczenie z zeszłego roku nieodpowiedniego onboardingu. Mimo że tam mieliśmy to sprocesowane i, i jakby ta ścieżka była już w jakiś sposób zdefiniowana, no to jednak dwie osoby z nami nie zostały. A wynikało też to z tego, że wdrażali, znaczy może nie to, że wdrożyliśmy, tak, troszeczkę sprawy się poukładały w tamtym okresie w firmie, że mieliśmy zdalnie ten element zarządczy przez jakiś okres czasu akurat wtedy kiedy te nowe osoby u nas startowały pewnych rzeczy nie udało się dopilnować więc bardzo ważne jest poza dobrą rekrutacją to też bardzo dobry proces wdrożenia pracownika nawet nie w sam zakres obowiązków że nie wiem w ten sposób rozliczamy czy w ten sposób wystawiamy ogłoszenie na eliksie, bo to jest jakby najmniejszy problem tylko poczucie kultury organizacyjnej firmy tego na co firma kładzie nacisk w jaki sposób obsługuje klienta jaki jest nie wiem czas reakcji i tak dalej więc to są takie, no bym powiedział, nie mniej ważne rzeczy poza samą rekrutacją. Mhm. A jak już zrekrutujecie taką osobę, która jest z wami długo, jest dużym potencjałem, dla, tworzy potencjał dla firmy, to jak takie kluczowe osoby utrzymujecie w firmie? Co jest tym powodem, dlaczego są z wami przez lata? Jak o nich dbacie? Pierwsze, co się pojawia, jak pytamy o to pracowników, a zawsze jak mamy takie rozmowy podsumowujące, to jakby pada argument, że ludzie się dobrze czują u nas, jakby w tym zespole. Że po prostu ten klimat współpracy, takiej wzajemnej, to jest coś, co daje taki duży komfort bycia po prostu jakby naszym pracownikom. Więc to jest taki aspekt społeczny bardziej, nie? Co do aspektów merytorycznych, to no, tu bym powiedział, że. Jakby pracownicy nasi jakby mają też potrzeby rozwoju i zwykle jakoś tak się to układa, że poprzez te rekrutacje pozyskujemy ludzi, którzy są bardzo ambitni i mają dużą potrzebę rozwoju. To znaczy, że jeżeli po roku czy dwóch oni nie wiem, wykonują cały czas te same zadania, mimo tego, że stają się coraz lepsi w wykonywaniu tych zadań, no to czują pewne znudzenie. I chcieliby dalej, chcieliby czegoś więcej, nie? Więc my co roku w zasadzie prowadzimy takie rozmowy z każdym, czy dana osoba Cały czas się z tym stanowiskiem utożsamia, i czy to stanowisko daje jeszcze taki potencjał do dalszego rozwoju, czy, a czy może już się znudziła i jakby odnalazła jakąś taką inną, swoją, mocną stronę, którą, którą mogłaby też w tym biznesie wykorzystać. Nie? I my trochę szyjemy wtedy różne rozwiązania, jakby pod kątem pracowników, bo jeżeli jest ktoś, kto jest dla nas, w kim widzimy potencjał. No to czasami jesteśmy w stanie poświęcić to stanowisko i zatrudnić na to miejsce inną osobę po to, żeby ta osoba mogła przejść do innej roli w firmie, nie? Jakby przykładem, na przykład, przykładem jest Tomek, który u nas zaczynał na takim bardzo podrzędnym stanowisku, bo wtedy wyszukiwał działek i daliśmy mu po prostu taką, takie zadanie, żeby szperał po internecie i szukał różnych ofert. No i Tomek na Tyle się sprawdził, że w bardzo szybkim czasie został pomocnikiem w najmie, potem został menadżerem najmu, a teraz jest dyrektorem operacyjnym, a w jednej z naszych spółek jest naszym wspólnikiem, nie? więc można było Tomka zostawić na długie lata na danym stanowisku, bo robił super robotę. Natomiast no, podcielibyśmy mu skrzydła w ten sposób, więc jakby Tomek poszedł dalej, a na jego miejsce weszły kolejne osoby, nie? więc to jest taki nieustanny proces, jakby pewnego jakby dostosowywania się, zmian, po to, żeby z jednej strony realizować nasze cele biznesowe, a z drugiej strony, żeby umożliwić ludziom rozwój, no bo... Każdy w jakiś sposób myśli o tym, jak te swoje kompetencje może budować, nie? więc. Wygląda na to, że musicie często też zmieniać strukturę firmy. To znaczy, to, co mówisz, to jest tak naprawdę, że struktura dopasowuje się do tych osób, które macie, do kompetencji, które oni posiadają, osób, które chcecie ze sobą jakby dalej rozwijać. A przecież w ogóle działamy na dość zmiennym rynku. Akurat rynek najmu, czy w ogóle nieruchomości przez ostatnie trzy lata, no to jest niekończące się pasmo wzlotów, upadków czarnych łabędzi, pandemii e, najazdu e, e, uchodźców. W związku z tym e, jak wy w tym wszystkim się odnajdujecie, bo nie tylko dostosujecie organizację, no ale pewnie i sama firma musi się dostosowywać do zmieniających się warunków rynkowych. To jak wy to wszystko opanowujecie? Zgadza się. Tak, to... Yy... Było takie powiedzenie, nie wiem czy to jest ze Staudingera, y, ale że stabilizacją motylka jest szpilka. <laughs> I jakby tak mi się to czasami przypomina, bo y, tak biznesowo czasami chciałoby się tak odetchnąć, y, żeby. Że to już to. Tak, że to jest ten autopilot, który się nie zmienia baterii, nie? Natomiast faktycznie takie różne sytuacje na rynku, takie zwroty akcji, właśnie jak była pandemia, potem nie wiem, robiliśmy te dwa biznesy, flipy i najem. Mocno rozkręcaliśmy flipy, weszły kredyty 2%. Potem podjęliśmy, wcześniej podjęliśmy na jakąś decyzję o wykaszeniu tej spółki, a dopiero później weszły kredyty, które sprawiły, że te flipy zaczęły super funkcjonować, a my już zrezygnowaliśmy z flipowania. Zmieniliście decyzję wtedy? Zmieniliśmy decyzję jeszcze zanim weszły te kredyty. No, a możemy też później o tym, o tym powiedzieć, ale to była dobra decyzja, patrząc z perspektywy czasu. Natomiast no, nie przewidzieliśmy tego, że ten rynek znowu się zmieni kilka miesięcy po tym, jak my podjęliśmy decyzję, że jednak kończymy flipowanie, że się zmieni na plus. Natomiast cały czas przez te wszystkie lata, co jakiś czas trzeba było się zastanawiać, jak dopasować strukturę organizacyjną do. Tempa rozwoju i do modelu biznesowego, bo działaliśmy w dwóch modelach biznesowych, właśnie flipy i najem. W różnym stopniu, czy z różną intensywnością skalowaliśmy najem na przestrzeni ostatnich lat. No i inaczej wyglądał zespół, jak mieliśmy 100 najemców, inaczej wyglądał jak mieliśmy 200, a teraz jak przybiliśmy 300, no to znowu trzeba było się zastanowić, jak dopasować strukturę po to, że jak już będzie 500 najemców. To, że znowu nie trzeba będzie robić rewolucji w firmie i jakby na nowo struktury wymyślać, tylko będziemy dokładali kolejne elementy układanki do tego i to będzie tak jakby przez pączkowanie, nie? I u nas chyba bardzo mocno pomaga, że mamy taki dość zwinny sposób zarządzania. Mamy iteracje takie tygodniowe, gdzie sobie podsumowujemy, co się dzieje. Też z Piotrkiem wyjeżdżamy regularnie na takie wyjazdy w plener zarządowy, gdzie patrzymy, tak, taki helikopter view, nie? patrzymy z lotu ptaka na to, co się dzieje w firmie i czy przypadkiem sprawy operacyjne nie przesłaniają nam patrzenia na takie bardzo ważne, strategiczne rzeczy i bardzo często wtedy zauważamy, że Coś już nie gra, coś jest niedostosowane do sytuacji i trzeba te zmiany wprowadzić, nie? No i, i to są te takie momenty rewolucyjne, czasami tak wiem, z raz do roku się zdarzały, tak przez ostatnie pięć lat chyba to zawsze raz do roku mieliśmy jakąś taką większą zmianę. Zwrot akcji, Takie zwroty akcji, nie? E, więc ważne chyba, żeby... Monitorować, co się dzieje, jakby wyciągać wnioski, rozmawiać z ludźmi, bo my nie jesteśmy na froncie, tak jakby na bieżąco, jakby my nie wynajmujemy, jakby ta działalność operacyjna jest mocno ograniczona, i przez to musimy być w kontakcie z tym, co się dzieje, przynajmniej mieć takie raporty, jakieś podsumowania, żeby podejmować te decyzje strategiczne, jeżeli trzeba. Nie? A jaką rolę w tym wszystkim odgrywa wasze takie nastawienie psychiczne do prowadzenia biznesu? Bo bycie przedsiębiorcą jest zadaniem bardzo specyficznym. Ja czasami mówię, że jest to wręcz kwestia pewnego powołania i tożsamości. W momencie, kiedy stajesz się przedsiębiorcą, pewne rzeczy już nie są takie jak kiedyś. Wy kiedyś ten moment, tą decyzję musieliście podjąć, teraz jesteście jakby. Świadomie na tej drodze przedsiębiorcy utrzymujecie się mimo tych wszystkich zawirowań, o których mówicie, mimo ciągłej potrzeby dostosowywania się. Jaką w tym rolę odgrywa praca nad sobą i takie właśnie mentalne nastawienie do tego? W, w naszej opinii fundamentalną. Hmm. Jest to bardzo ważna praca do wykonania. Jakby obydwaj z Mariuszem jesteśmy fanami, można powiedzieć, tematów związanych z psychologią i, i w życiu prywatnym, i w życiu biznesowym. Bo jakby można powiedzieć też, że sprzedaż w dużej mierze opier opiera się też, też na psychologii bardzo wiele tych różnych działań dotyczy tego tak naprawdę, jak z kimś rozmawiać, w jaki sposób yy, przekonywać, czy, 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 czy właśnie coś oferować. Yy, więc taki rozwój osobisty no, jest w zasadzie nieustanną drogą, czy powinien być yy, na, na drodze przedsiębiorcy. W zeszłym roku mieliśmy Czyli tydzień temu się śmiejemy, bo nagrywamy to na początku stycznia, mieliśmy właśnie taki kolejny krok w, w stronę rozwoju tego psychologicznego, bo byliśmy w, w Billingham na spotkaniu z Tonym Robinsem, takim dużym inwencie Unleash the Power Within, i no, tam jakieś kolejne bariery gdzieś w głowie zostały, zostały przełamane, jakaś tam dawka energetyczna, bo. Wyskakiwaliśmy teoretycznie siedząc przez 13 godzin, ale wyskakiwaliśmy tam dziesiątki tysięcy kroków <grych> I, i widać było, że, że jakby cały czas mimo dużego rozwoju takiego, tak jak mówisz, przedsiębiorca się rozwija, to jest, jest cały czas dużo rzeczy gdzieś tam do zmiany, do zmiany w głowie, jakiegoś postrzegania, przełamywania swoich barier, jakichś wewnętrznych ograniczeń. Widać, że korzystacie dużo w ogóle z różnych źródeł, takich powiedzmy, książkowo-szkoleniowo-inspiracyjnych. A co naj... który z tych elementów największy wpływ wywarł na to, że zajmujecie się tą konkretną branżą w tym konkretnym segmencie i w taki konkretny sposób ustawiliście swoją firmę? Co było takim jakby największym katalizatorem tego, żeby działać tak, jak działa się w tym momencie? To jest dość gruba historia, która za tym stoi, bo my ten nasz biznes rozpoczynaliśmy we czwórkę, e, czterech, czterech wspólników, i poznaliśmy się wszyscy w tej wspólnocie, o której wspominałem na początku. E, i każdy z nas wtedy był na takim etapie, że mm, chciał zrobić coś więcej, bo już miał trochę dość bycia na etacie. Każdy z nas potrzebował pewnej takiej autonomii, takiej wolności, powiewu świeżości, robienia czegoś trochę na własnych zasadach, a nie wpisywania się w zasady, które obowiązywały tam w tych firmach, w których pracowaliśmy nie? i byliśmy zatrudnieni. I każdy z nas też miał różne pomysły, ale tak jak się kiedyś spotkaliśmy, to okazało się, że te wszystkie pomysły są w branży nieruchomości, nie? I mieliśmy jakby nasz jeszcze aktualny wspólnik tylko on jakby nie angażuje się tak operacyjnie w naszą firmę, jakby Damian Mazurek. Pozdrawiamy Damiana. Był takim inicjatorem, wcześniej już zrobił parę biznesów, więc on był inicjatorem i tym Spiritus movements jakby Gedeusa, żeby faktycznie to zrobić jakby i wyjść z rozkmin, i z myślenia, i przejść do działania. Więc on, jakby tchnął w nas tą ideę, że można. No i faktycznie zaczęliśmy, zaczęliśmy to robić. Natomiast no, potem nasze drogi różnie się ukształtowały. Finalnie jest tak, że my z Piotrkiem prowadzimy ten biznes dalej wspólnie. Co było Pytanie? takim jakby momentem przełomowym, czy jakby czynnikiem, który sprawił, że właśnie w ten sposób prowadzicie firmę, z tych źródeł, z których czerpiecie, właśnie wybraliście taki sposób, a nie inny? Mm -hmm. Co, co jakby okay. zadecydowało. Okay, okay. Bo Źródłem inspiracji jest bardzo dużo, tak. Każdy ma dostęp do wszystkich kursów, książek. Akurat wy prowadzicie firmę w sposób, jak już ustaliliśmy, dość niestandardowy, bardzo elastyczny, bardzo otwarty na klienta, bardzo otwarty na pracowników. Coś o tym zdecydowało. Gdzie był ten moment? To ja może powiem tak z mojej perspektywy, a Piotr powinien przedstawić swoją, bo nie wiem, czy to będzie tożsame. Nie? Ja bardzo w życiu potrzebowałem autonomii, i bardzo chciałem. Miałem jakąś wizję życia, którą mam ją dalej, nie? Jakby spisałem sobie to na czterech stronach A4 tam z 15 lat temu, i jakby to jest wciąż aktualne, więc jak cały czas wiedziałem, że ja chcę zrobić kiedyś jakiś biznes. Dla mnie to, w jakiej branży ten biznes będzie, będzie było kwestią wtórną. Tak się stało, że wszedłem w nieruchomości, bo, bo dlatego, że mam wykształcenie budowlane, bo skończyłem budownictwo i pracowałem. Co i robić? Budowałem w Krakowie różne rzeczy. Miałem też kilka epizodów takich biznesowych, które wdrożyłem w życie, jak się zwolniłem z pracy, jeszcze zanim założyliśmy Gedeusa. Ale budowanie jakiegoś biznesu na własnych zasadach, tak, żeby to było coś wartościowego nie tylko dla mnie, ale żeby to było coś coś wnosi jakąś wartość dla świata, nie? Dla klientów, żeby ludzie po prostu byli wdzięczni za to, że robimy coś fajnego, żeby ludzie, którzy są w tej firmie, mieli z tego fan, no bo jeżeli też przebywamy z tymi ludźmi, no to ta energia gdzieś tam jakby każdy czerpie od siebie, nie? Więc na pewno chciałem stworzyć takie środowisko, jakąś taką społeczność w której wszyscy czulibyśmy, że realizujemy jakiś fajny cel, że to nas nakręca, że to jest elastyczne i każdy może trochę swoje życie dostosować, dzięki temu, że jest w takiej firmie, która właśnie w taki sposób działa, ma taką kulturę organizacyjną. Więc u mnie się przebiła potrzeba wolności autonomii i robienia czegoś w taki sposób profesjonalny, nie? Bo zawsze tak miałem, że jak coś robiłem, to chciałem to zrobić jak najlepiej. Czasami to był taki mój koszmar, bo coś trwało za długo, a, a czasami to było coś na, bardzo na plus, bo ludzie czuli tą jakość i byli wdzięczni, że ktoś to zrobił dobrze. Nie? Więc jakby ja osobiście chciałem to na to pole biznesowe przenieść. No i wydaje mi się, że nam się to całkiem nieźle udaje, nie. Więc to tak, jeśli o mnie chodzi, to były takie motywy. Natomiast ja jestem ciekaw, co Piotrek sobie... Sprawdźmy wspólno, wspólność między wspólnikami. Ja bym powiedział tak, że y, ja byłem nieruchomościowcem, jeszcze będąc na etacie, i, bo wiem, że Mariusz średnią miłością pałał do tego budownictwa, y, w którym był. Natomiast ja w ogóle byłem z innej branży, ja byłem w IT i z kolei tą nieruchomościową nogę sobie rozwijałem Teraz już chyba naście lat temu jakieś pierwsze, jakieś pierwsze rzeczy się wtedy pojawiły, jeżeli chodzi o moje, jakieś, moją edukację czy, czy jakieś pierwsze, pierwsze działania. I też czułem taki, taką potrzebę autonomii i taką potrzebę wolności. Tam gdzieś w mojej historii się przeplata to, że na przykład pracowałem jako listonosz. Listonosz, nie wiem czy wiecie, ale ma bardzo dużą autonomię. Wychodzi rano, co robi w ciągu dnia, to... To tylko on wie, natomiast yy, gdzieś taki epizod miałem i to mi pokazało, że ta wolność to jest coś, co yy, jest dla mnie super ważne. Yy, I będąc na etacie, też pełniłem jakąś tam funkcję trochę, yy, trochę, że tak powiem, ważniejszą, yy, więc mi się to podobało, bo miałem poczucie wpływu na to, co robię na to yy, na ludzi, którzy byli ze mną w zespole. Równolegle, właśnie ta nóżka nieruchomościowa w jakiś tam sposób powstawała, jakieś tam pierwsze rzeczy robiłem, i yy, pamiętam taką rozmowę z koleżanką z pracy, yy, dużo starszą ode mnie, i mówię: No, znalazłem taki garaż, on jest chyba poniżej ceny rynkowej, nie? A robiliśmy IT. Yy, I. I wywiązała się taka dyskusja, taka bardziej nie i Ola mówi, no ale Piotrek, to ty, co ty robisz, to nie jest normalne, nie? <grystanie> Bo jest zwykli, zwykli ludzie tak nie robią, nie? Ale wiesz, IT i garaż, to mogłoby się skończyć tak, żebyście założyli jakąś firmę w tym garażu. Kilka <grystanie> takich znamy. <grystanie> no, są znane, takie z jabłuszkami i z innymi logami. Natomiast jakby... To plus jakby liczba takich inicjatyw, które miałem na etacie, będąc, powiedzmy, tym pracownikiem, trochę mi tak dało do zrozumienia, że faktycznie jest jakaś taka przestrzeń do kreowania rzeczywistości. Więc ja jakieś flipy zacząłem robić po prostu pracując na tym etacie tam, nie wiem, 8-10 lat temu. Więc już jakieś tam, powiedzmy, początkowe doświadczenie miałem. Natomiast wydaje mi się, że to w jaki sposób firma jest prowadzona, tak jak ty mówisz, że tu wybieramy taką metodologię, a tam wchodzimy w takie rozwiązanie inne, to raczej bym powiedział, że to jest zasługa Mariusza, który pochłaniał książki w dużych ilościach, interesował się ogólnie właśnie biznesem jako takim, gdzieś ma jakieś kontakty z amerykańskimi takimi myślicielami, którzy jakby kreują w ogóle biznes, w skali globalnej. Yy, więc jakby te insighty pochodzą od, od, bym powiedział, raczej niego i tych jego przemyśleń, z czego warto skorzystać, z czego, z czego może niekoniecznie w naszym przypadku. Tu ja muszę dodać to, że yy, wartością współpracy z drugą osobą, w, w tym przypadku z Piotrkiem, z którym. Yy, Ostaliśmy się we dwójkę, ale to, jakby to dlatego, że ta współpraca jakby daje nam fajną synergię i też jakby bardzo zbudowała naszą relację. Jakby wartością jest to, że nawet jak się człowiek naczyta książek, zrobi x szkoleń, jakby nie wiem, zna wielu ludzi, którzy też mają jakieś takie pionierskie myśli biznesowe, no to omówienie tego z drugim człowiekiem, skonfrontowanie różnych punktów widzenia. To jest bezcenne, nie? więc na pewno yy, zakładam, żeby to się nie wydarzyło do takiego stopnia, jak się wydarzyło, gdybyśmy yy, z Piotrkiem tego nie przekpiniali, bo i Piotr był bardzo dużo wnosi swoimi spostrzeżeniami. Ja tam czasami wrzucałem jakieś pomysły, no ale fajnie tak z perspektywy czasu zobaczyć też, jak ten nasz rozwój postępował, nie? jakie decyzje podejmowaliśmy, jak analizowaliśmy ryzyko. Jak różnie patrzyliśmy, bardzo często my różnie patrzymy na, na pewne decyzje, czy na, na jakieś takie problemy, z którymi się mierzymy. Ale dzięki temu, że się na przykład ze sobą nie zgadzamy, ale potrafimy o tym rozmawiać, to wynika, wychodzi z tego jeszcze coś bardziej wartościowego, niż gdybym to ja sam podjął decyzję, albo Piotrek sam. Nie, Więc to jest chyba taka dobra synergia, i jakby każdy wnosi dużo. I jeszcze chyba jedna rzecz mi się kojarzy, że ja miałem tendencję zawsze do takiej grubej rozkminy. Nie? Ja mam w galupie na pierwszym miejscu input, mm -hmm. czyli nie wiem, to się nazywa po prostu zbieractwo, <laughs> więc ja dlatego te książki tak pochłaniałem, że mnie po prostu przyjemność samo w sobie sprawiało, jakby pozyskiwanie, jakby pochłanianie informacji, jakby dowiadywanie się nowych rzeczy. Natomiast jakby kiedyś tak było, że bardzo mocny fokus szedł po prostu na to, nie? że ja chłonąłem mnie i jakby bez końca, ale cierpiało na tym działanie, nie? a Piotr, z kolei, był gościem, który, który czasami wolał nie przekminiać jakoś dużo, ale już coś zrobić. Nie? Więc jak my się spotkaliśmy i zaczęliśmy. Z jednej strony, Piotr się zaczął, nie wiem, jeszcze bardziej tam edukować, a ja z drugiej strony zacząłem bardziej działać. No to finalnie jakby z tej naszej współpracy wyniknęło coś fajnego, że się jakby wzajemnie zaczęliśmy napędzać i jakby tak wspierać, nie? Więc jakby stąd też ta wartość chyba naszej współpracy. Czyli świetny przykład uzupełniania się, a z drugiej strony, właśnie wygenerowania na tym synergii, to pewnie wam się przydało w takich najtrudniejszych momentach biznesowych, zakładam, że jeden z nich mogła być pandemia. Bardziej dla was czas trudny, tak jak o tym wspominaliście? Czy może jakaś szansa? Bardziej kryzys? Czy, czy możliwość przydefiniowania, zdefiniowania się na nowo jako firma? Jak, jak pandemia zostawiła ślad na waszej działalności? Mm -hmm. No, poświęciliśmy trochę czasu na, na rozkwiny. I szarych komórek <grym> straciliśmy. <grym> Bezpowrotnie. <grym> no, ja pamiętam, bo <grym> mam taki teren spacerowy, więc teraz w głowie mi się wyświetlają te obrazy, jak nie można było wychodzić w domu, więc tak z domu ja taki przyczajony gdzieś przy torach chodziłem ze słuchawką w telefonie, Marysz po drugiej stronie nie mogliśmy się spotykać na żywo i rozkminialiśmy, jakie są jakby silne strony tego, co stworzyliśmy, nasze indywidualne zespołu i będąc w tym, powiedzmy, takim kryzysie no, finansowym, bo wtedy sprzedaż nie szła, bo wszystko, wszystko stanęło, my mieliśmy zarządzanie najmem czy podnajem w takiej nie za dużej wtedy skali, więc to był taki dodatek do przychodów firmy. A robiliśmy głównie usługi przygotowania mieszkań, nawet nie same produkty, jakimi mhm. są mieszkania na sprzedaż, co usługę przygotowania. No i jakby wtedy nikt nie chciał rozmawiać, nikt nie chciał kupować, wszyscy czekali, co będzie. No jednak firma co miesiąc wyżywić musi tam ileś osób i, i, i różne inne koszty opłacać, więc dużo czasu poświęciliśmy na taką analizę, jakie są nasze silne strony, co potrafimy robić, i tak naprawdę. O ile wtedy wiadomo, że, że to był gdzieś tam jakiś strach i stres z tym związany, co się dzieje, co się wydarzy, ale o tyle była to znowu ta szansa w przebraniu, bo ważne decyzje zapadły i mniej więcej w tamtym okresie zamknęliśmy po prostu usługę, którą świadczyliśmy i przeszliśmy na, na produkty, jakim są flipy, więc dla nas to był no, skok jakościowy i przychodowy dla firmy, zmieniając po prostu to, czym się zajmujemy. Czyli ostatecznie was to wzmocniło. Tak, bym tak, powiedział, że to było błogosławieństwo dla firmy. Aczkolwiek, jakby dlatego podkreśliliśmy to, kilka szarych komórek straciliśmy bezpowrotnie, bo mimo tego, że z perspektywy czasu te trudności, które się w życiu wydarzyły, oceniamy jako coś, co nas ubogaciło, no to wtedy, kiedy to się działo, no to to był po prostu totalny hardcore. I jakby te wszystkie jakieś. Yy, po prostu baliśmy się jak cholera, nie? Że, że ten biznes może się wyłożyć. Mieliśmy zobowiązania w stosunku do właścicieli mieszkania. Pewna część mieszkań stała pusta, nie wiedzieliśmy, jak szybko uda się je wynająć, a właścicielom płaciliśmy. I, no i to była taka wielka niewiadoma. Dodatkowo ta cała panika taka medialna, która się zrobiła też wokół tej pandemii. Podkręcało, podkręcało jakby poziom kurtyzolu. I, no i to było trudne doświadczenie. Natomiast, no, tak jak na wszystkich, we wszystkich mądrych książkach pisali, że te takie wartościowe rzeczy często rodzą się w bólu i po prostu trzeba to przeżyć, wyciągnąć z tego wnioski, starać się wdrożyć jak najlepsze rozwiązania no i przetrwać to, nie, więc no, przetrwaliśmy to. I teraz na szczęście możemy powiedzieć, że to była cenna lekcja, bo daliśmy radę, nie? I też jak mieliśmy ten drugi taki zwrot wtedy, kiedy zdecydowaliśmy o kończeniu flipowania, a mieliśmy wtedy kupione chyba z 10 nieruchomości, które próbowaliśmy sprzedać, a ta sprzedaż szła tak strasznie słabo, no to to też był taki moment trudny, ale już mieliśmy w głowie to doświadczenie z pandemii, nie? I byliśmy tak jakby mocniejsi, psychicznie po prostu, tak a propos tego rozwoju, po co się rozwijać y, tak y, osobowo, nie? No właśnie po to, że jak przychodzą te sytuacje, y, które mogą człowieka zdmuchnąć, no to jak się już y, parę razy doświadczyło jakichś trudów, no to człowiek nie panikuje w pierwszym momencie, tylko zaczyna patrzeć y, bardziej taki problem solving, a nie making, nie? Czyli szukamy rozwiązania, jak się wydarzy coś złego, no to się wydarzy, no to będziemy po prostu adekwatne działania podejmować, i no i tak jesteśmy teraz nastawieni nie? na biznes, nie? Że, że zawsze da się wyjść z, z sytuacji. Czy z tego też wynika fakt, że zajęliście się budowaniem networkingu, bo macie tutaj pewne działania w tym kierunku? Organizujecie na przykład śniadania pod najemców, czy takie spotkania, gdzie kilkadziesiąt osób ze świata w sumie konkurencyjnego dla Was, znaczy z Waszej konkretnej branży, spotyka się, rozmawia, wymienia się doświadczeniami, wzajemnie się inspiruje. W sumie jest to działanie trochę, można by powiedzieć, budowania własnej konkurencji. Weszliście też bardziej w świat online. Ma, ty masz swój własny kanał, gdzie też mówisz dużo o biznesie, w związku z tym dzielicie się tymi spostrzeżeniami. Dlaczego to robicie? Znaczy, ja, ja, w jaki sposób to uzupełnia wasz biznes, czy wasz model działania, czy należy na to patrzeć jako coś zupełnie autonomicznego i niezależnego? Yy, chcesz powiedzieć, czy powiemy razem? Yy... Sprawdzimy zeznania. No to... Jeśli chodzi o te śniadania podnajemców, czyli tak naprawdę event, który zrzesza naszą konkurencję, to my wychodzimy z takiego założenia, że mimo tego, że konkurencja na rynku jest, to każdy kawałek swojego torta może ukroić i, i się nim trochę zasmakować. I do tej pory, jak rozmawialiśmy z naszą konkurencją, bo zanim te śniadania powstały, to my po prostu mieliśmy kontakt z naszą konkurencją, znaliśmy wiele firm z Krakowa, bo w Krakowie działamy które robią to co my, i przez długi czas, chyba od pandemii nawet, też komunikowaliśmy się, zastanawialiśmy się, jak ktoś u siebie ogarnia daną rzecz, a ktoś widział, że my coś w firmie mieliśmy fajnie poukładane, no to nas pytało o to, nie? Więc po prostu byliśmy otwarci na, na to, żeby się podzielić, nie? I ta otwartość chyba wynika po prostu. Z takich, nie wiem, naszych charakterologicznych, z naszego charakteru to wynika, nie? Że jakoś ja mam poczucie, że dobro wraca i zawsze w życiu, jak komuś coś dałem, jakoś tam nie wiem, bezinteresownie, to widziałem, że w jakiś sposób to się później, życie się odwdzięczało, nie? Więc dla mnie to jest taki sposób na życie w jakby fajny sposób, w takim dobrym klimacie. I przenosimy to po prostu na płaszczyznę biznesową, że dzielimy się naszą wiedzą z innymi. No i już po kilku śniadaniach podnajemców widzimy, że już to dobro wróciło, bo jakby te lekcje, które wyciągnęliśmy z doświadczeń innych osób, które się tym doświadczeniem dzieliły na eventach, pomogły nam już jakieś kolejne wdrożenia w firmie zrobić. Więc ogólnie ja bym powiedział, że dzielenie się z ludźmi to jest coś, co warto robić. I mi się przypomina jeszcze książka, zdaje się, że to był Andrew Carnegie albo Dale Carnegie. Eee, kolejna książka. Kolejna książka. I on był magnatem stalowym. On żył dawno temu i był takim prekursorem chyba w ogóle rozwoju osobistego. I on w swojej misji życia zapisał sobie, że przez połowę życia będzie gromadził majątek, a przez połowę życia będzie ten majątek jakby rozdawał ludziom, którzy tego potrzebują, nie? Eee, i... Na jakim jesteście etapie? Eee, Majątek dalej gromadzimy, <noise> natomiast dzielimy się różnymi naszymi praktykami, wiedzą, jakimś takim doświadczeniem, które pomaga innym firmom. I robimy to właśnie w różny sposób. Czy tak jak wspominałeś, te online rozmowy, gdzieś tam mamy w planie też robienie podcastów, żeby się też dzielić tym, co się dzieje u nas w firmie i w branży najmu. No, i jakby są te eventy, nie? Jesteśmy bardzo otwarci, że jak nawet konkurencja do nas przyjdzie, to, to sprzedamy im, jakby nasze znaczy sprzedamy. Jakby po prostu opowiemy im o tym, jak my to robimy, nie? Więc dobro wraca. Dobro wraca. Słuchajcie, myślę, że to może być jedna z dobrych płęd dzisiejszej rozmowy. Ja jestem, panowie, pod wrażeniem tego, w jaki sposób firmę prowadzicie, jak bardzo elastyczną, jednocześnie jaką jakość dostarczacie. Wiem, że część osób się uczy od was budować zespołu, także to rzeczywiście działa i przynosi bardzo dobre, bardzo dobre efekty. Powiedzcie, gdyby ktoś chciał z wami nawiązać współpracę czy podpytać was o jakieś właśnie elementy tego zarządzania zespołem, budowania zespołów, to w jaki sposób może was znaleźć? Zapraszamy na naszego Facebooka. Tam, tam jesteśmy, czy, czy prywatnie, czy Gedeus. Tak się nazywa nasza spółka. Więc to jest chyba taki naj, najszybszy sposób kontaktu z nami. albo www.gedeus.com i można nas tym znaleźć. Dobrze, zlinkujemy oczywiście te adresy pod, pod dzisiejszym filmem. Prawie. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz do usłyszenia, do zobaczenia. Eee... Dzięki, dzięki Mecku i bardzo wam dziękujemy. Do usłyszenia. Drodzy widzowie, jak wiecie, jak zauważyliście, dzisiaj przetestowaliśmy troszkę nowy format, także zachęcam was, zostawcie komentarze, co sądzicie o tym, o rozmowach z przedsiębiorcami, tak żeby mówić wam o tym, jak inni prowadzą swoje biznesy, szczególnie nieruchomościowe i co można od nich się nauczyć. Tymczasem dziękuję za uwagę i jak zawsze wiecie, że życzę wam dobrego najmu.